Witam Was wszystkich. Jak widać, pogoda za oknem taka słaba, ale u nas jest radośnie. Nadeszła już odpowiednia godzina, by przetrzeć zaspane oczy i usiąść z kubkiem kawy przy naszym programie. Przedstawiam Wam utalentowaną Zuzannę oraz równie utalentowaną Natalię. Zabierzemy Was dzisiaj na spacer po Wrocławiu śladami polskich literatów. Gwarantujemy Wam, że nie będziecie tego żałować. Czy nie uważasz, że taki system nauczania jest lepszy niż siedzenie w klasie? Tak, nawet jest praktykowany w naszej szkole. Zapraszamy! Wrocław. Ukochane miejsce filmowców, ale także literatów. W naszym studiu gościmy dzisiaj wybitnego krytyka literackiego, Mikołaja Derenia. Dzień dobry. Co Pan sądzi o opisie Wrocławia w twórczości Krajewskiego? Oddaje on taką magię Wrocławia, jaką powinien? Wrocław, taki jaki widzimy dzisiaj, i przedwojenny Breslau, opisany w książkach, diametralnie się różni. Znaczy, ukazane są te ulice, które też dzisiaj funkcjonują, i miejsca, ale w książce Wrocław jest ukazany w takim mrocznej odsłonie, której my na co dzień nie widzimy. Która książka z serii jest Pana ulubioną? Uważam za moją ulubioną Widma w mieście Breslau, z tego powodu, że była to pierwsza książka, od której zacząłem, i to właśnie ona wprowadziła mnie w ten cały klimat tych książek. Dlatego też tak już zacząłem uważać, że skoro ona zapoczątkowała wszystko, to jest moją ulubioną. A dla kogo według Pana są przeznaczone te serie? Każdy wrocławianin powinien tę książkę przeczytać, znaczy tę książkę. Wszystkie książki najlepiej, ponieważ my jako wrocławianie praktycznie codziennie mamy styczność z miejscami przedstawionymi w tych książkach. I najłatwiej by nam było wyobrazić sobie te miejsca i wczuć się w klimat. Oczywiście polecam tak naprawdę każdemu. Może przeczytanie takiej książki skłoni kogoś do przyjazdu do Wrocławia, zwiedzenia albo zamieszkania. Dziękujemy za inspirujące spotkanie. Również dziękuję. A teraz przenosimy się na słynne ulice z książek Krajewskiego, na których znajdują się nasi reporterzy. Halo, mamy łączność? Na jakiej ulicy teraz jesteście? Jestem przy Uniwersytecie Wrocławskim na ulicy Szewskiej. W ubiegłym wieku ulica ta nosiła nazwę Schulbrücke. W budynku tym znajdował się komisariat policji, w którym główny bohater książek Krajewskiego, Mok, miał swój gabinet. Co ciekawe, na Uniwersytecie Wrocławskim pan Marek Krajewski był wykładowcą. Mówiła dla Was Wiktoria Karakow. Drugim charakterystycznym miejscem z książek Marka Krajewskiego jest kamienica pod Gryfami znajdująca się w Rynku. To tutaj w mieszkaniu detektyw Mok znajduje pierwsze ciało zabudowane w ścianie. Co więcej, przy ciele znajduje się tajemnicza kartka z kalendarza. Czy ma ona znaczenie dla śledztwa? Pozostawiam to Wam, czytelnikom. Oddaję głos do studia. Laura Korzeniowska. Wrocław, jak każde zabytkowe miasto, ma swoje legendy, o których opowiedzą nam nasze reporterki. Jedną z bardziej popularnych legend jest o Kluskowej Bramie. Aktualnie znajduje się na Ostrowie Tumskim, a za mną widnieje Kluskowa Brama. Legenda opowiada o mężczyźnie, któremu umarła żona, a robiła jego ulubione kluski. Pewnej nocy przyśniła mu się żona i zostawiła garnek pełen klusek, ale uprzedziła męża, aby zawsze zostawił jedną w garnku. Jednak mąż nie posłuchał żony i gdy próbował nabić na widelec ostatnią kluskę, ta wylądowała na bramie i pozostała tam do dziś. Tak właśnie narodziła się legenda o Kluskowej Bramie. Stoi właśnie przed kamieniczką Jasi Małgosia, wbudowany w XV wieku. Jej nazwę wymyślili przechodnie, którzy widząc dwie kamieniczki złączone łukiem, nadwali jej nazwę Jasi Małgosia. Mówiła dla Państwa Weronika Niebrzydowska, oddaję głos do studia. Wrocław, jedno z bardziej popularnych miast w Polsce, często odwiedzane przez turystów. Za co je kochamy? Przede wszystkim piękne zabytki i kultura. Wrocław mi się kojarzy tylko z miastem studentów i z krasnalami. To jest chyba takie dwie najpopularniejsze rzeczy. Wydaje mi się, że sama atmosfera miasta i wiele kulturalnych wydarzeń, które tu cały czas są organizowane. Bulwary studenckie, tam najbardziej mi się podoba. To była wyczerpująca wycieczka. Prawda. Dziękujemy, że byliście z nami. Do następnego.